tak jak powiedział tutaj Waldemar, pan Waldemar, będę mówił głównie o Filmasterze, a nawet nie będę mówił głównie o Filmasterze, będę mówił o tym, w jaki sposób zdobyć klientów do usługi B2B w Europie. To jest jakby główny temat mojej prezentacji. Nie chcę was zanudzać tym, czym jest Filmaster. Puszczę taki filmik, który mniej więcej to opisuje, ale chciałbym się skoncentrować na tym, co właściwie, w jaki sposób rozwijam ten biznes, właśnie nie w Polsce, bo w Polsce klientów za dużo nie mamy, ale w Europie i na świecie. Ale na początek będzie taka zagadka. Jeśli ktoś był na mojej prezentacji wcześniej, to niech się nie odzywa. Mam pytanie, co to jest? Czy ktoś wie, co to jest? Świat? Nowy świat. Prawie że. No wszystko tutaj, to jest spoiler, tak? Bez spoileru poproszę, dobrze. Nie jestem może jakimś wielkim fizykiem, nie jestem w ogóle fizykiem, ale to jest jakieś zdjęcie, które mogłoby być zrobione na przykład w CERN-ie, w tym wielkim zderzaczu hadronów. Tu jest mnóstwo cząsteczek, które pędzą naprzeciwko sobie we wszystkich różnych kierunkach. No i jest taka sytuacja, że jeśli te cząsteczki zderzą się, pędząc z prędkością bliską prędkości światła, to jeżeli zaobserwujemy to, to jesteśmy w stanie zaobserwować wiele zjawisk kwantowych, o których wcześniej nie wiedzieliśmy i które zmieniają oblicze fizyki. I podobnie jak z tymi cząsteczkami jest z ludźmi. To znaczy, jeśli możemy być w jednym miejscu z daną osobą, możemy być w tym samym czasie z tą samą osobą, ale dopiero jak wiemy, kim ta osoba jest i co może nam dać i co my możemy jej dać, w tym momencie może się zdarzyć coś bardzo fajnego, czyli możemy zrobić razem biznes, możemy stworzyć jakąś wartość wspólnie razem. No więc to chciałbym, żeby to była taka jedyna rzecz, najważniejsza credo tej prezentacji, czyli biznes polega na tym, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie z tymi osobami, które mogą nas popchnąć do przodu. Okej. Kim ja w ogóle jestem? Skończyłem PW2STK, bardzo fajna szkoła, polecam. Szkoła techniczna, mam wykształcenie techniczne, ale szkoła trochę jakbyś tam zapłodniła we mnie jakąś taką iskrę twórczości. Byłem w bardzo fajnym wykładzie pana Tadeusza Alisa, który jest moim supermentorem, który przekonał nas do tego, że warto tworzyć firmy w Polsce, że nie zawsze tą ścieżką kariery, którą trzeba wybrać, to jest pójście do korporacji i zarabianie dobrych pieniędzy w korporacji. Więc bardzo dziękuję panu Tadeuszowi, jeżeli mnie gdzieś tutaj słucha, że udało mu się zaszczepić to we mnie. Aczkolwiek przez większość swojego życia pracowałem w korporacjach na początku, bo się bałem głównie. Dopiero w 2010 roku postanowiłem, że pójdę ścieżką, że rzucę korporację. Już trochę tej korporacji też zrobiłem, więc miałem troszkę pieniędzy, żeby zacząć. No i zacząłem swój biznes. Biznes, który zacząłem, był związany z tym, co kocham rodzicami. No troszkę później to się zaczęło ewaluować, ale o tym za chwilę. No oprócz tego robię właśnie reaktor, czyli to jest miejsce, o którym opowiem na samym końcu, w którym startupy warszawskie, fajne firmy technologiczne spotykają się, współpracują razem i pracują. Między innymi właśnie reaktor jest w Filmaster, w reaktorze również ma swoją siedzibę. To jest droga Filmastera. Jeżeli ktoś z was kojarzy filmaster.pl, to pewnie kojarzy mnie przez ten serwis. Ten serwis to nie jest już coś, czym się zajmujemy na pełen etat. To jest coś, od czego zaczęliśmy. Zaczęliśmy od serwisu, w którym są recenzje filmów, gdzie ludzie mogą sobie te filmy mogą sobie oceniać i dostają też rekomendacje. Później powstała aplikacja mobilna, która podpowie nam, co warto obejrzeć w kinie dookoła. Aczkolwiek to, na czym w tej chwili, co w tej chwili jest naszym biznesem, w tej chwili daje nam pieniądze, to jest platforma personalizacji, czyli przeszliśmy z konsumenckiego internetu do biznesu B2B, czyli sprzedajemy nasze algorytmy, naszą technologię, te rozwiązania, które wypracowaliśmy przez 3 lata tworzenia firmy, takim firmom jak serwisy typu VOD, telewizje czy kin. Wszystkim, którzy mają dużo treści i którzy muszą tą treść personalizować. Za chwilę powiem, co to znaczy. Okej, to będzie ostatni slajd o Filmasterze. Doszliśmy do wniosku, że firmy mediowe, firmy, które mają content, czyli głównie telewizja, bo tak jak tutaj zostałem zapowiedziany, chcemy zmienić telewizję. Chcemy, żeby telewizja przestała być nudna. Chcemy, żeby w telewizji zawsze było coś,
co wy chcecie obejrzeć. Chcę, żeby było tak, że jak włączasz telewizor, to program, który jest ci proponowany, to jest ten program, na który właśnie czekamy. Taka jest nasza wizja, taka jest nasza misja. No i żeby to osiągnąć, zatrudniamy ogromne ilości danych oraz algorytmy, które te dane analizują. Stworzyliśmy chmurę gustów, czyli wiemy o tym, jakie macie gusty, jakie pan ma gust, jakie pani ma gust, jakie każda tutaj osoba ma gust. Analizujemy to, co oglądacie w telewizji, jakie programy oglądacie, na jaki program przełączacie, jak włączacie telewizor, czy podgłośniacie, czy ściszacie, czy robicie mute, czy przez 2 godziny nic się nie dzieje. Analizujemy te wszystkie dane, porównujemy je z naszą chmurą zależności między filmami i programami telewizyjnymi, tego, jaki program jest do jakiego podobny, jak bardzo podobny, czy ten program jest bardziej brutalny od tego, czy ten jest bardziej inny, czy ten jest bardziej rodzinny i tak dalej. Mamy te wszystkie informacje i na podstawie tego strumienia informacji od jednego użytkownika i porównania tego z tym, jak inni oglądają telewizję, proponujemy taki spersonalizowany program telewizyjny, czyli w telewizorze dostaje tylko to, tylko te rzeczy, które wam się naprawdę spodobają. Na tym polega nasza usługa. Tą samą usługę sprzedajemy również innym serwisom, które na przykład mają filmy VOD. Ona wtedy polega troszkę na czym innym, bo polega to na tym, że po prostu zamiast włączać telewizor, włączamy tablet, czy włączamy internet. No i pierwsze filmy, które są nam rekomendowane, pierwsze programy, które są nam rekomendowane, to są rzeczy, które chcemy obejrzeć, które patrzymy, o, to jest to, co chcę obejrzeć. No, czyli zwiększamy, innymi słowy, chęć oglądania telewizji, czy robimy coś bardzo złego. Ale telewizje to lubią i za to płacą. Okej, okay. A większa wizja to jest stworzenie na podstawie tej platformy personalizacji, taki trochę Google Analytics, tyle że dla świata rozrywki. Czyli chcemy móc przewidzieć, co ludzie będą lubić w Afryce, co ludzie będą lubić w Bułgarii, co ludzie będą lubić w Kanadzie i móc udostępnić narzędzia na podstawie tej wiedzy, którą zbudowaliśmy, na przykład stacjom telewizyjnym, takie narzędzia, które umożliwią im łatwiejszy, efektywniejszy wybór, co warto kupić, jakie filmy warto kupić na targach, żeby one się sprzedały, żeby one się oglądały w naszej telewizji, czy w naszym serwisie VOD, czy nawet w naszej sieci kin, jakie filmy warto kupić, które będą ludzie chcieli oglądać. Czyli taka analiza predykcyjna, czyli na podstawie danych, które zbieramy, analizowanie, co się stanie w przyszłości. To jest taka ogólna wizja naszej firmy, czyli no jest to firma technologiczna, która operuje na danych rozrywce, żeby optymalizować dużych firm dostarczających różnego rodzaju media. Jeżeli nic nie zrozumieliście z tego, co powiedziałem, to będzie filmik, który to wytłumaczy w prostszych słowach po angielsku, bo usługa jest po angielsku. Zawsze musi być jakieś utrudnienie. Nie, po chińsku, po angielsku, więc zobaczymy, czy będzie film działał. Boom. I boom. Nie będzie działał. A, bo trzeba kliknąć. Dobra, to ja w niego kliknę w takim razie. Mamy tu internet? Zaraz sprawdzimy. Zaraz zobaczymy. Ojejku, bardzo skomplikowane. Czy da się to kliknąć po prostu? Da się czy nie da się? Znaczy internet jest. No dobrze. To ja teraz może zatańczę. Nie odpalimy. No trudno. W takim razie... Nie ma sensu. Dobra, olejmy. No mam nadzieję, że zrozumiecie. Kto nie zrozumiał? Z Telewizją Polską rozmawiamy. Znaczy HBB na to. To, do których uderzamy, to są bardziej kablówki, czyli przewodnicy. Telewizja Polska też może skorzystać z tej technologii, z tym, że w taki sposób innym, co warto obejrzeć na innym kanale telewizyjnym, telewizji polskiej, przez HBB TV, czyli przez te takie, która pojawia się na czas oglądania telewizji. Czyli bardziej kablówki, najbardziej rynek europejski. Nasi pierwsi klienci to są klienci w Anglii, Niemczech i Włoszech. W tej chwili. Aczkolwiek w Polsce intensywnie też
jakieś dobre newsy będę miał. A właśnie, pani zadała pytanie. Pani zadała pytanie. I zadawała pytanie, nie denerwuję się. Nie muszę powiedzieć dokładnie tego, co tam zaproponowałem w prezentacji. Skąd ja wiem, kto ogląda telewizję? No, to jest największy... Tak, widzimy, znaczy tak, musimy się dogadać z telewizją. Telewizja zwykle dostarcza nam takie set-top boxy, czyli takie urządzonka, które podłączamy do telewizora, które kontrolujemy pilotem, no i tam przełączamy kanały, nagrywamy i tak dalej. Ten set-top box musi wysyłać informacje do filmastera. Czyli działa to w ten sposób, że użytkownik korzysta z set-top boxa, my integrujemy się z tym set-top boxem i otrzymujemy informacje zanonimizowane, nie bójcie się, to jest informacja o tym, że ten set-top box numer A odbywa takie i takie rzeczy, rzeczy przetwarzamy w naszej tej chmurze obliczeniowej i zwracamy temu set-top boxowi, temu urządzeniu, informacje. Wyświetl na programie zero program, w tej chwili telewizję na przykład jedynkę, bo tam leci film, który wam się spodoba, czy serial, na który czekacie i tak dalej. I plus inne rzeczy, jest takie coś jak EPG, czyli taki elektroniczny program telewizyjny, w którym możemy na przykład wyświetlić rzeczy, które są rekomendowane. Jest wiele innych możliwości, żeby podpowiedzieć, co warto obejrzeć. Okej. Okay. Dobra, jedziemy. To znaczy ogólnie technologia jest zupełnie elastyczna, niekoniecznie musi nam być w telewizji. Jednym z naszych klientów jest sieć kin. Ta sama technologia działa na stronie sieci kin, gdzie ludzie nie śledzimy, co oni oglądają, no bo nie mamy takiej opcji, nie śledzimy ludzi z komórkami, chociaż może niedługo, ale w tej chwili oni mogą zaznaczyć, że ten film im się podobał. Czyli powiedzieć, ten film oceniam na 5 gwiazdek, ten film oceniam na 7 gwiazdek. No i im więcej takich informacji zbieramy, tym bardziej jesteśmy w stanie spersonalizować im to takie doświadczenie, mówię jakby tłumaczenie z angielskiego, spersonalizować doświadczenie. Na tej stronie internetowej, czy na aplikacji facebookowej, którą mają, czy na aplikacji mobilnej, tak żeby dla każdej osoby ta aplikacja była czym innym. Każda osoba włącza tę aplikację, ale widzi co innego. Widzi tylko te filmy, tylko ten content, który jej się na przykład spodoba. Jeżeli kochamy film, kino nie poleci nam festiwal, który w tym kinie się na przykład odbywa. Jeżeli kochamy filmastery, no to będziemy mieli bardziej nakierowane na te najnowsze Batmany, Spider-Many i inne hobbity. I tak dalej. Zadawać pytania mi trzeba, bo ja popadam, więc warto z tym przeszkadzać. Dobra, koniec z filmasterem, także niestety, ale wszystkie pytania, które o filmasterze miały być, to już koniec, bo teraz mówię o czym innym. Mówię o biznes, o tym, jak robić, w jaki sposób w ogóle sprzedawać to rozwiązanie, które mamy. Nasze rozwiązanie jest przygotowane do dużych klientów korporacyjnych. Żeby w ogóle ktokolwiek chciał kupić takie rozwiązanie, trzeba spotkać się z zwykle wyższego szczebla. Ta decyzja zazwyczaj jest zatwierdzana przez, bo to jest dosyć drogie rozwiązanie, to jest dosyć spory wydatek miesięczny, więc to jest decyzja o wizji, w którą idzie w ogóle firma, w którą ta platforma telewizyjna idzie. Musi być decyzja taka o przyszłości właściwie tego, w którym kierunku idziemy. Czyli największy problem dla nas, ale też dla wielu innych firm, które próbują zdobyć rynek europejski, światowy, to jest to, jak dotrzeć do tych ludzi, którzy podejmą decyzję. Nie jak to sprzedać, czy ten produkt jest dobry, on musi być dobry. Zakładamy, że ten produkt jest dobry, że zespół jest świetny i tak dalej. Teraz jak sprawić, że oni zaczną płacić? No i była taka sieć chyba komórkowa, która miała takie hasło, nie pamiętam jaka to była sieć, ale to jest bardzo dobre hasło, biznes rozmowy. Jest to całkowicie prawda. Byłem na dwóch prezentacjach dzisiaj, Arka Skuzy i Marcina Beme, i obaj mówili dokładnie to samo, czyli coś musi być. Biznes to przede wszystkim to, co znasz. To brzmi brutalnie, ale po prostu biznes robimy z tymi, biznes na takim poziomie wysokim robimy z tymi ludźmi, którym ufamy. A ufamy oczywiście tym osobom, które znamy, tak? Które ktoś nam polecił. Czyli bardzo istotne jest, żebyśmy... Dobrze. Bardzo istotne, żebyśmy dotarli do tych osób przez inne osoby, które poznaliśmy. I że to działa, pokażę na dwóch przykładach. Pierwszy przykład to jest Wojciech Wiewiórowski. On w tej chwili jest szefem GIODO chyba. Wcześniej był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spotkałem go długą historię. Znalazłem się w jego biurze, że jako szczęście
Pisałem taką petycję o tym, że Linuxa trzeba wykorzystywać w administracji publicznej. Byłem wielkim fanem Linuxa. No w każdym razie po tej rozmowie on mnie kiedyś zaprosił na taką konferencję o neutralności publicznej państwa. Ja tam byłem prelegentem. Na tej konferencji spotkałem Krzysia Kowalczyka, który był, poszedł, który w tym momencie miał firmę konsultingową, ale później zaczął być inwestorem. No i Krzysiek Kowalczyk, z którym się zaprzyjaźniliśmy i który teraz jest naszym doradcą i też współudziałowcem, poznał nas z Larsem Hinrichem. Jest Niemiec, który stworzył firmę Golden Line, czy też LinkedIn, na rynek niemiecki. Niemcy mają tak jak Polacy, wszystko po swojemu, wszystkie serwisy mają własną wersję niemiecką. No i poznał nas z Larsem, który w ciągu dwóch Skype'ie zdecydował się zainwestować w nasz projekt. I dzięki, że kiedyś tam poszedłem do na Wiwirowskiego, z którym teraz nie mam kontaktu, znam i Krzyśka, i Larsa, i to są znajomości, które całkowicie zmieniły sposób, w jaki, znaczy to, że w ogóle robię tę firmę, tak? Gdyby nie inwestycja, która była potrzebna na stworzenie technologii, nie byłbym tam, gdzie jestem w tej chwili. Druga szybka historia. Szymon Szymczyk zaprosił mnie w zeszłym roku na Internet Beta, konferencja w Rzeszowie. Na konferencji spotkałem Maćka Jankowskiego z Szczecina, którego znałem jakoś wcześniej, ale w tym momencie, jak w Rzeszowie mieliśmy chwilę, żeby pogadać. Maciek zaprosił mnie na to, żebym Startup Weekend, taka impreza dla startupów w Szczecinie, żebym tam pomentorował, pomagał jeszcze młodszym ode mnie startupowcom. Długo się wahałem, żeby tam pojechać, bo Szczecin jest strasznie daleko, nie wiedziałem po co. Stwierdziłem, okej, pojadę, nigdy tam nie byłem i to była świetna decyzja, bo impreza była bardzo dobra. A na imprezie poznałem też Rafała Hanna, który jest szefem Ciufci. Zresztą Marek Przystaś Ciuści teraz w innej sali występuje, taki dek. Jakbym bardzo zanudzał, to możecie pójść tam. Rafał Hanna okazało się, że ma znajomą, Monikę Bednarek, która organizuje polskie targi w Cannes. No i stwierdził, o, tam z telewizją, z filmami, pogadajcie ze sobą. No i to, że poznałem Monikę Bednarek, która przygotowała nas do tych targów, powiedziała nam, z kim tam się spotkać, w jaki sposób w ogóle tam się spotkać i w jaki sposób aranżować tam spotkania z ludźmi, o czym za chwilę też opowiem. O tym, że w ogóle jest tam konkurs dla startupów związanych z telewizją, w którym warto wystąpić, wszystkie te rzeczy spowodowały, że zmieniliśmy w ogóle koncepcję troszkę firmy. Przeszliśmy z firmy, która dawała konsumentów, do firmy, która tworzyła rozwiązania dla biznesu. Zresztą do tego konkursu w Cannes dostaliśmy się, byliśmy w pierwszej dziesiątce, czyli w pierwszej dziesiątce startupów na świecie, które zmieniają oblicze telewizji. Tak to było przedstawiane. Bardzo fajna rzecz. No i dzięki Monice to się stało i to pokazuje, jak dziwne czasem są te drogi, przypadkowe trochę, ale warto z każdym rozmawiać, bo za każdym razem się okaże, że jakieś tam wystąpienie, pewnie to wystąpienie tutaj również, spowoduje, że ktoś mnie gdzieś tam zapamięta, ktoś się ze mną gdzieś tam spotka, no i może zrobimy razem jakiś biznes. No właśnie, konferencje. Na takie konferencje warto jeździć, ale trzeba się przygotować. Są ogromne konferencje, jak South by Southwest, gdzie jest 3 tysięcy ludzi, gdzie żeby się wybić, trzeba zrobić coś naprawdę absurdalnego, o czym zaraz opowiem, co myśmy zrobili. Są też mniejsze konferencje, jak Europejski Summit Piratów, który wcale nie jest o piratach, tylko o przedsiębiorcach, tak się dziwnie nazywa, na którym jest tam 500 osób, ale doskonale wybranych, tylko na zaproszenie. I można się tam spotkać z ludźmi, z którymi normalnie byłoby ciężko się spotkać, bo oni przyjeżdżają na te 2 dni do Polonii po to, żeby trochę odpocząć od tego standardowego życia. Czyli żeby nie odbierać e-maili, żeby nie zajmować się pracą firmową, tylko inwestorami, z przedsiębiorcami, z ważnymi osobami, z którymi normalnie byłoby ciężko nawiązać kontakt. Także warto na konferencję jeździć, ale trzeba mieć plan. To jest Angelina Jolie, nie wiem, czy kojarzycie. W tym roku byliśmy na South by Southwest, to jest właśnie ta duża, ogromna konferencja o filmie, muzyce i technologii w Austin, w Teksasie. Pojechaliśmy tam, bo zaczynaliśmy dopiero wtedy myśleć o tym, żeby robić biznes telewizyjny. Stworzyliśmy taką aplikację na telewizor, chcieliśmy, żeby ludzie ją poużywali, żebyśmy sami stwierdzili, czy to działa, czy ludzie w ogóle chcą w to klikać, czy są podekscytowani. No ale chcieliśmy też na tym naszym stoisku, które tam sobie wykupiliśmy, zrobić coś, co spowoduje, że ludzie będą do niego przychodzić. No i Angelina tydzień wcześniej była na Oscarach i no, zrobiła coś takiego, nie wiem, czy pamiętam, w taki dziwny sposób i stała tak przez całe Oscary, robili jej zdjęcia. To stało się memem internetowym. Ludzie zaczęli robić takie same zdjęcia, zaczęli podstawiać kozy, jakieś różne dziwne rzeczy. I zrobił się mem. Ludzie wszyscy kojarzyli tą dziwną nogą. Więc stwierdziliśmy, że
dziwny pomysł, ale że kupimy manekin, kupimy suknię, która będzie wyglądać identycznie jak suknia Angeliny Jolie, postawimy to na stoisku i napiszemy, zróbcie sobie tutaj zdjęcie. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle się skapnie, o co chodzi. No, okazało się, że to był dobry pomysł. Ta pani na środku, zawsze to wspominam, ta pani na środku to jest dyrektorka działu telewizyjnego w AT&T, czyli w takiej telekomunikacji polskiej, tyle że w Stanach. Bardzo wiele osób, które poznałem, tylko dzięki temu, że zatrzymali się przed naszą budką i się zaśmiali. Stwierdzili, wow, fajny pomysł, zrobię zdjęcie. No i też ten filmaster, wszędzie gdzieś tam na tych wszystkich innych stoiskach mówiło się o tym, że tutaj można przyjść i zrobić zdjęcie z nogą. Noga sama zresztą ma konto na Twitterze, którą śledzi 50 tysięcy osób. Nogę Angeliny Jolie śledzi 50 tysięcy osób. Świat chyba zwariował. I napisała to wpaść na South by Southwest. Zresztą Noga, czyli osoba, która tym kontem zarządza, była w panelu na South by Southwest. Oczywiście. Dobra, koniec pajacowania. Najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć, żeby faktycznie to spotkanie doszło do skutku. Nie trzeba stawiać o nogi Angeliny Jolie wbrew pozorom. Na poważniejszych konferencjach, takich na przykład TV, gdzie przychodzą ludzie w garniturach, ja w garniturze akurat nie chodzę, ale wszyscy, z którymi się spotkaliśmy, w garniturach byli. Po pierwsze trzeba wiedzieć, po co się z nimi spotykamy. Czyli jeżeli już dotrzemy do tego, jak się skontaktować, czyli najlepiej jest to albo e-mail, albo Twitter, o czym zaraz powiem. Bardzo krótka wiadomość do tej osoby, co ona zyska na tym, że się z nami spotka, a dopiero później co chcemy ewentualnie od tej osoby. Mnóstwo ludzi pisze, że coś od niej chcą, więc jeżeli napiszemy, co ona zyska, to jest dużo większa szansa, że się będzie chciała z nami spotkać. A takie osoby, dyrektorzy firm, szukają innowacji. Tak? Oni nie wiedzą, oni nie są technicznymi osobami. One szukają, one robią taki ciągły research. Spotykają się z firmami, żeby zobaczyć, co warto zainwestować, które technologie są w tej chwili. Oni chcą się dowiedzieć od nas tego, co robimy i może w swojej firmie. Czyli planowanie spotkania, korzystanie z narzędzi do networkingu. To są te narzędzia. Twitter jest bardzo, bardzo potężnym narzędziem, szczególnie w Anglii i w Stanach. To jest narzędzie, którego wykorzystują wszystkie osoby, które są postawione dość wysoko na dyrektorów, prezesów i tak dalej. I wbrew pozorom dużo łatwiej Twittera się skontaktować z tymi osobami niż przez maila. Mail to jest dla nich już taka skrzynka, którą po prostu zwykle ignorują. Twitter jest dużo bardziej osobisty, szybszy. Twittera sprawdzają w toalecie. Mogą zobaczyć, o, jakaś wiadomość. Sprawdzę, kto to jest. Bardzo szybko nas sprawdzi, czy osoba jest w jakikolwiek sposób znana, jest w jakikolwiek sposób, ma jakąś walidację, social validation, tak? Czyli czy ktoś z moich znajomych ją na przykład obserwuje. Wtedy już jest informacja, że warto sobie na przykład spotkać, albo chociaż spotkać. Plancast. Jeżeli konferencja, na którą jedziecie, nie ma własnego narzędzia na networkingu, to Plancast jest bardzo fajnym narzędziem, na którym można sprawdzić, kto na tej konferencji będzie, z osób znanych. Większość osób, która dużo na konferencji jeździ, używa Plancasta, więc bardzo łatwy sposób przefiltrować i zobaczyć, z którą z tych osób warto się spotkać. No i LinkedIn. Bardzo długo zaniedbywałem LinkedIna. Niedawno byłem w Londynie, nie na konferencji, po prostu na spotkaniu. Akurat w Londynie mamy nowego szefa marketingu i sprzedaży, który zresztą jest naszym byłym klientem. Spodobała mu się ta usługa. Był szefem marketingu i sprzedaży w View Entertainment, czyli w takiej dużej sieci kin w Wielkiej Brytanii. Teraz jest naszym szefem marketingu i sprzedaży. No w każdym razie pojechałem spotkać się z nim, ale byłem w Londynie tydzień, więc stwierdziłem, no strasznie dużo czasu, tak? A w Londynie są szefowie wszystkich, są przedstawicielstwa wszystkich firm, z którymi my chcemy się spotykać. Wszystkie sieci kablowe, wszystkie telewizje, wszystkie serwisy VOD mają jakieś przedstawicielstwo w Londynie. No więc co zrobiłem? Wszedłem na LinkedIna i zacząłem wyszukiwać po kolei wszystkie firmy, które tam sposób w mojej sieci. Czyli chociaż jedna osoba w mojej sieci zna osobę, która pracuje w tamtych firmach. Jest to dużo pracy, jest to no, cały dzień roboty zajęło mi znalezienie tych ludzi, no ale dzięki temu, że LinkedIn ma taką możliwość, żeby się skonektować i wysłać szybką wiadomość z informacją, że jestem w tym miejscu i chcę się z tobą spotkać, no to udało nam się umówić spotkanie z Orange'em, ze Sky UK, z Mubi, duży serwis VOD, no i jeszcze z kilkoma innymi firmami, z których jedna zaczęła już wykorzystywać testowo nasz produkt. To było miesiąc temu niecały. Także wykorzystujcie te sytuacje, w których jesteście. Jeżeli jesteście w jakimś miejscu,
czy to przyjechać do Warszawy, czy nawet do jakiegoś miasta w Polsce, zawsze można sprawdzić, czy czasem w tym miejscu nie warto się z kimś spotkać. Spotkania nigdy nie dadzą, znaczy zawsze efekt jest albo neutralny, albo pozytywny. Prawie zawsze. Chyba coś bardzo głupiego zrobicie. O tym już mówiłem, przekaz, jeżeli piszecie do kogoś nieznajomego, no to przekaz musi być bardzo osobisty, spersonalizowany. Czyli musicie 10 minut, jeszcze trochę. Znaczy nie spamujcie, tak? Znaczy spamowanie to łatwo zauważyć, że ktoś spamuje. Tak? Musi być dobra taka rada, żeby mieć jedną rzecz, która w jakiś sposób połączy to, co robicie, z tym, co robi dana osoba. Jeśli kocha golf, to napiszcie, że jesteście świetnym golferem, golfistą, cokolwiek. Czy też, że na przykład mamy wspólnego znajomego, że znajomy polecił nam skontaktowanie się z tobą. Technologia, o której właśnie pisałeś na Twitterze, to jest to, co my robimy. I tego typu rzeczy. Osoba, która robił research, wie, kim jestem, prawdopodobnie to spotkanie nie będzie marnowaniem czasu, tak? Bo ci ludzie mają mało czasu. I czasem trzeba być bardzo uparty. Na MIPTV, bardzo fajny film, zresztą polecam. Na MIPTV wysłaliśmy około 300 wiadomości przez taki ich system wewnątrzkonferencyjny. Chyba z 8 osób, za każdym razem te liczby, które podaję, są inne, nie pamiętam, ale tam z 8-10 osób umówiło się z nami przed konferencją, na miesiąc przed konferencją. No ale większość nie odpowiedziała, więc oczywiście podesłaliśmy kolejne innymi ścieżkami, nie tylko przez tą konferencję tool, ale też przez Twittera, przez LinkedIna. Próbowałem się do tych ludzi skontaktować. Po drugim podejściu kolejne kilka osób zgodziło się spotkać. Te osoby, które miały gdzieś tam, do nich wysłałem SMS-y w dniu, pierwszym dniu konferencji. Okazało się, że kilka osób miało okienko i stwierdziło, ok, jak już mam okienko, to się spotkam. Wykorzystujcie wszystkie możliwe po prostu sposoby, oczywiście bez przesady, tak? Słuchajcie codziennie SMS-ów do danej osoby, bo stwierdzi, że jesteście nadzwyczajni, ale często dana osoba czegoś nie zauważy, no po prostu jest tych maili mnóstwo, tych informacji mnóstwo, więc dajcie sobie no i powtórzcie chociaż raz tego maila, to naprawdę działa. Na koniec jakieś takie bardzo szybkie uwagi odnośnie tego, w jaki sposób my działamy. Niekoniecznie to musi być właściwe, ale myśmy stwierdzili, że najłatwiej robić biznes, jak jest jeden locals, czyli osoba, która w danym kraju jest albo znana, albo ma duże kontakty, albo no po prostu w tym środowisku siedzi i jest w stanie lepiej zrobić ten biznes, pomóc nam w tym biznesie, no po prostu zrobić to lepiej od nas. Czyli no my mamy Krzyśka Kowalczyka w Polsce, no i sami jesteśmy w Polsce i mamy to jakieś dosyć fajne kontakty. W Niemczech mamy Larsa Hinricha, więc Polska i Niemcy to były dwa główne rynki. Lars Hinrich to jest osoba, która dowolnej osobie, to jest taki, nie wiem, celebryta troszkę w Niemczech. Wszyscy znają Xinga, wszyscy używają Xinga. Z dowolną osobą nawet w świecie mediów, która nie jest zbyt techniczna, jak się powie, że Lars jest naszym doradcą, to jest takie od razu, aha, firma z Polski, no okej, okay, no ale Lars jest ich doradcą. Czyli została walidowana firma przez to, że mamy Larsa. No a w Anglii to właśnie Mark, który dołączył do zespołu, został też jakby wspólnikiem naszym, a jednocześnie jest przedstawicielem i dzięki temu, że ma ogromne kontakty w świecie mediów, jest w stanie załatwić spotkania i sprzedać ten produkt również w takich miejscach, w których my nie mielibyśmy, nam by to zajęło po prostu dużo więcej. Czyli dzięki koncentracji na tych trzech rynkach, zobaczymy, co będzie dalej. Na razie to jest to, co robimy. I taka uwaga, którą zauważyłem, że wiele polskich firm robi bardzo. Wchodzę na stronę jakiegoś produktu, chcę kupić produkt. Wchodzę na stronę, więc chcę kupić produkt. Albo chcę się dowiedzieć o tym, co ten produkt robi. Nie mam żadnego, bo to brzydkie słowo, walidacja. Nie wiem, co tą firmę robi. Nie ma żadnego zdjęcia, nie ma żadnej informacji o tworzy tą firmę, o zespole. Nie ma nawet możliwości formularz kontaktowy, który osobowy. Okej, jak jestem bardzo uparty, to i tak mi się jakoś uda usługę kupić, ale czemu nie ułatwić ludziom dostępu do siebie? Ja bardzo polecam Snap Engage. To jest takie narzędzie, które działa w taki sposób, że jak ktoś wchodzi na moją stronę, to po kilkunastu sekundach, to sobie można skonfigurować, wyskakuję ja, wyskakuję w okienku i można ze mną pogadać. I to faktycznie jestem ja, to znaczy, jak dana osoba napisze do mnie Borys, to ja w telefonie dostaję informację, że na tej stronie taka osoba z takiego kraju, z takim IP
mówi do mnie, hej Borys, ja mogę odpowiedzieć, ta osoba od razu ma ze mną kontakt bezpośredni. Oczywiście nie można tego robić na stronie, na której jest milion odwiedzających, bo musielibyśmy zatrudnić cały wielki zespół tylko po to, żeby rozmawiać, ale na stronie produktu jak najbardziej. Dzięki temu poznaliśmy między innymi ważnego inwestora z Silicon Valley, który wszedł na naszą stronę przypadkiem, klikając na jakiś artykuł na TechCrunchu, no ale chciał się dowiedzieć o firmie. Dużo łatwiej było mu, dużo fajniej było go pogadać ze mną, niż czytać po prostu informacje na stronie. Zaraz później powiedział, żeby podesłać mu deka, czyli taki nasz formularz inwestycyjny. Na razie się nie odzywa, zobaczymy, ale to jest po prostu możliwość ułatwienia kontaktu ze sobą. Twitter, tweetujcie, już o tym mówiłem, jest to dużo czasu to zajmuje, ale to jest kolejny sposób na zwalidowanie, że jesteście wiarygodni. No, odpowiem o tym, co robię. Tak, znaczy, oczywiście nie o tym, że wstaję rano i jem kanapkę, to jest zbyt fajne. Tweetuję o tym, jakie są trendy na rynku telewizyjnym, co się dzieje w social TV, dlaczego personalizacja jest istotna. Tweetuję nawet, jak nasza konkurencja wdroży jakieś rozwiązanie, bo to znaczy, że to rozwiązanie jest wdrażane, tak? Więc spróbujcie, zobaczcie, że to działa, tak? I przyjdźcie oczywiście do nas. To jest wszelkie informacje, znaczy pokazywanie wiedzy eksperckiej, tak? W takich serwisach jak Twitter, no, stwarza taką aurę tego, że wiemy, co robimy, tak, że nie jesteśmy firmą krzak, że orientujemy się w tym biznesie, występowanie na konferencjach, ogólnie tworzenie tej marki w taki sposób, że nie trzeba udowadniać tego na rozmowie, kim jesteśmy, to po prostu widać po naszej aktywności i po naszej sieci kontaktu. Mam swojego bloga, borys.musiela.eu. Ja jestem reaktor. Był reaktorem na początku. To jest taka przykład tego, że czasem warto wyjść troszkę poza swój ten taki biznes, bardzo jasno określony, zarabianie pieniędzy, zatrudnienie ludzi. Czasem warto zrobić coś innego, tak? Znaczy występowanie na konferencjach to jest jedna z rzeczy, ale Open Reactor to jest React ogólnie, coworkingowe, które stworzyliśmy. Zrobiliśmy to po to, żeby poznawać jak najwięcej ludzi tak naprawdę. Żeby pracować nie sami, nie w małej firmce, gdzieś daleko w Warszawie, tylko w centrum Warszawy z najfajniejszymi firmami, które znam, które pracują razem z nami, do których przychodzą ludzie, których my też poznajemy i którzy się wymieniają cały czas swoimi doświadczeniami. Organizujemy spotkania Open Reactor raz na miesiąc. Ostatnio był prezydent Warszawy, wiceprezydent Warszawy na przykład na tym spotkaniu. Było też kilka osób, znanych blogerów, inwestor z Nowego Jorku. Staramy się sprowadzać ludzi, którzy dadzą coś tej społeczności. I jeszcze jedna rzecz, którą robimy, niezależną trochę od filmastera, zupełnie niezależną od filmastera. W każdy piątek od pierwszej do trzeciej zrobiliśmy coś takiego jak reaktor Open Office Hours, które polegają na tym, że można przyjść, umówić się na spotkanie ze mną lub z jedną z osób, które tym reaktorem zarządzają i po prostu pogadać. Jeżeli macie pomysł na biznes, jeśli jesteście w korporacji i chcecie trochę świeżenia to, co robicie, my 2 godziny w tygodniu przeznaczamy na to, żeby się z wami po prostu pogadać, za darmo. To nie jest płatny konsulting, po prostu my zyskujemy na tym, że są fajni ludzie, od których też się dużo dowiadujemy, zyskują na tym, że ktoś może zburzyć ten pomysł, albo nawet spróbować ich pociągnąć w zupełnie innym kierunku. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam do reaktora. To jest możliwość skontaktowania się ze mną na różne sposoby. A w reaktorze jestem właściwie cały czas, nie tylko w piątek, ale w piątki najbardziej zapraszam, żeby się... Jest na przy placu Wilsona. To jest taki fajny domek, tam jest taka dzielnica domków jednorodzinnych. Pani Zającówna mieszka w tym domku wcześniej i jedną scenę Nic Śmiesznego była kręcona. W piwnicy jest bunkier, dużo piwa, dużo puszek piwa po Open Reactorach. Inne takie rzeczy. Bohomolca 15, reaktorwarsaw.com, tam wszystkie informacje znajdziecie. Już trochę pytań było w trakcie, ale jak macie jeszcze coś, to... Tak, zapraszamy proszę do zadawania pytań. Trochę się zmęczyłem. Pytania mamy. Narzędzie technologiczne? W jakim... Na Twitter chyba najbardziej lubię z tych... Jakoś najbardziej w tym... To jest fajny sposób, bo Twitter nie ogranicza się do twoich znajomych, jak Facebook. Masz możliwość interakcji bardzo szybkiej z ludźmi, którzy są mniej się od ciebie, dużo więcej osiągnęli, a na tym Twitterze są chętni do interakcji, więc to jest fajny sposób na powiadomienie o sobie, na tym, co się robi innym ludziom, którzy
którzy normalnie by cię zignorowali. Mam pytanie, a kto jest zainteresowany spotkaniem w czasie open hours w najbliższy piątek? Tutaj już mamy? Już mamy. Miejsca, a na piątek trzeba będzie zrobić, ale trzeba, znaczy na stronie jest napisane, trzeba tam wysłać maila. Aplikacje. Obiamy. Tak, deka. Zainteresowanie jest spore. Zdziwiliśmy się jak duże, bo w końcu kurczę jesteśmy czy dabi, aż tak dużo jeszcze nie osiągnęli, ale no fajnie, że tak to działa. I bardzo zapraszam. Też zapraszam na Open Reaktora 19 grudnia. A kto będzie na Open Reaktorze? Będzie cloudowy. Cloudowy, czyli technologia cloud. Czasem jest techniczny, czasem jest taki bardziej networkingowy. No będzie Microsoft, będzie IBM, cloud. Trzy, które robią coś w cloudzie. Przed wakacjami w Open Reaktorze był Jerry Colonna i jedną rzecz, którą on powiedział, to jest jedna rzecz, która powstrzymuje przed sukcesem, to jest obawa porażki. I to, co mogliście zobaczyć w przypadku Borysa, to on się nie poddaje, walczy do przodu i gna. Ja tak? Się cholernie bałem na początku porażki, więc to trzeba przemóc sobie. To jest w Polsce, to jest coś, co trzeba sobie przemóc. Ludzie nie patrzą przychylnie na porażkę, tak? Trzeba nauczyć się jakby myśleć w ten sposób, że nawet jak sfejluję, to nic się nie stanie, tak? Może kilku głupków się będzie wyśmiewać z tego, ale zrobię kolejny biznes i kolejny biznes mi się uda. Większość chyba jakichś sensownych biznesów to nie jest tak, że pierwszy pomysł się udał. W większości sensownych biznesów jest tak, że piąty albo dziesiąty pomysł się uda. Ja słyszałem, że gdyby Steve Jobs zrozsyłał swoje życiorysy, nikt go by nie zatrudnił, bo on przecież zrezygnował ze studiów na jakaś porażka. No tak samo Bill Gates. Skuza z iTrafa. Też porażka, nie? No po prostu przegrany. Także no, mnie jakieś cudownie zwolnili, ale to nie jest to, co definiuje człowieka. Trzy słowa pozytywne na koniec, żeby zostały... Trzy słowa. Tak. Może być siedem maksymalnie. No, dawaj. Spróbujcie coś zrobić swojego. Nie wiem, ile z was pracuje na przykład w korpo, a ile próbuje jakieś swoje biznesy rozkręcać. Kto robi jakiś swój biznes? No to prawie wszyscy, no więc już brawo. Nie muszę was przekonywać niczego, to jest fajne, tak? Brawo. Nie ma dużo większego doświadczenia niż ja, więc... Nie ma lekko, co? Więc nie, pewnie, że nie ma. Nie ma lekko. Pozytywne nastawienie to chyba jest ważne. To co? Ważne. Brawa dla Borysa, brawa.